historia jakich wiele. Dwoje ludzi zakochani, przez cały świat byli jednak omijani. Ona z biedy pochodziła, on z bogatej rodzinki. W domu przez tę miłość miał niemałe spinki. Nietolerowana, przez rodziców olewana. Ona nie była do zaakceptowania. Kiedy czas ze sobą po szkole spędzali, wszystkie pieniądze świata za spokój by oddali. Rodzice Mateusza za nim przyjechali. Wracaj do domu, zostaw tę dziewuchę. Ona płakała, gdy ją tak poniżali, chociaż naprawdę wcale jej nie znali. Przykro jej było, że mają po 16 lat, przed nimi był jeszcze cały świat. Oni się kochali, całe życie za siebie by oddali. Z całym światem musieli się mierzyć, w szczęśliwy finał z całego serca wierzyć. Przetrwać rozłąkę, burzę i rozczarowania, przeżyć prawdy, szczere wyznania. Przetrwać rozłąkę, burzę i rozczarowania, przeżyć prawdy, szczere wyznania. Pewnego dnia Karolina w okno się wpatruje. Wyobraża sobie, jak Matię go całuje. Jednak dwa światy boleśnie się zmieszały. Efekt tragiczny tutaj na tacy podały. W szkole się widzą, już się nie spotykają. Rodzice chłopaka konsekwentnie na drodze stają. To ten moment, dźwięk messengera. Karolina z radością łzy ociera. Mati pisze, dawaj uciekamy. Wszystko to gówno od siebie odcinamy. Czy miłość wygra? Oni się spotkali, wsiedli do tramwaju, daleko pojechali. Rodzice ich szukają, ziemię, niebo poruszają, ale z miłością silną, kurde, no nie wygrają. Wreszcie napisali, zrozumcie, my się kochamy, nigdy tej miłości nikomu nie oddamy. Jeśli by nie zrozumiecie, nie chcemy żyć, chcemy na zawsze ze sobą być. Oni się kochali, całe życie za siebie by oddali. Z całym światem musieli się mierzyć, szczęśliwy finał z całego serca wierzyć. Przetrwać rozłąkę, burzę i rozczarowania, przeżyć prawdy, szczere wyznania. Przeżyć prawdy, szczere wyznania. Wieczna miłość, koniec ma szczęśliwy, jak to życie mocno prawdziwy. Rodzice zrozumieli, że miłość zabrać chcieli. Za głosem serca poszli w drogę życiową. Pisać wspólnie historię nową. Pisać wspólnie historię nową.